O, już obiecaliśmy. No nie rób mi Wyglądasz tego. Fenomenalnie. Drodzy, bo to jest zasługa naszej stylistki Marty Dan. Dzięki. Po prostu. Bardzo dziękuję. Wyglądasz przepięknie, no dobrze, ale ja wiem, że nie lubisz się krępujesz, w związku z tym przejdźmy do tych... Gwiazdach, o prawdziwych gwiazdach. A na tapecie mamy Sarsę. Tak dawno nie słyszeliśmy żadnych informacji z życia prywatnego Sarsy. I ja teraz do was przychodzę z takimi naprawdę... No i dalej się pakują na obiad do mamy, więc jak się okazuje, ten czas dla rodziny też tutaj w tym takim zgiełku karierowym się znalazł. Różki ślutkie ma. Tak, tutaj państwo mieliście okazję widzieć przekrój różnych zdjęć, ale to prawda zmienia również może swój wizerunek. Odkręcił. I nawet osobiście Marcie zadałam, bo... I co powiedziała? Bo Sarsa ma na imię Marta. No powiedziała, że to po prostu tak sobie wymyśliła, to jest jej imidż. To nie jest tak, że to, wiesz, wzięło się skądś. Po prostu ona to od... Nie wiem, czy pamiętasz ją jeszcze z The Voice of Poland. Ja pamiętam. Ona już wtedy pojawiała się w różkach. Naprawdę? Tak. Ja tylko widziałam, że się pojawiły rogi. Tak, ale one później długo, długo trwały. No i teraz znowu z nich wychodzi, ale nie wiem czy kojarzycie takie charakterystyczne Sarsy Rar. To może mieć związek z tymi różkami. Ona czego też robimy do jej całej rodziny i dziecka. I przechodzimy teraz... do szczęśliwej tak. Katarzyny figury. Ponieważ po 10 latach wyszła uśmiechnięta z sali sądowej, kami i często inspirują, prawda? To prawda. A teraz, drodzy państwo i drodzy moi kochani, przeniesiemy się kilka lat wstecz i moją największą... Ta celebrytka wyglądała tak czy inaczej w tej kreacji, to teraz chciałabym, żebyśmy skupili się właśnie na tym mężczyźnie, na Ricky. Menalnie. Czemu się, Olku, śmiejesz? Nie podoba mi się ten... Rzecz w tym, że Ricky Martin pojawił się na imprezie Rihanny. Jest to impreza związana z promocją jej marki odzieżowej, marki związanej z bielizną. No ale on naprawdę dawno nie pokazywał się w ogóle publicznie, więc to był tak jakby jego... coming out publiczny ostatnio na czerwonym dywanie. No a jak już przechodzę i opowiadam o tej imprezie Rihanny, no to moi drodzy... Nasza Claudia Andos. A mówię nasza, bo jest jurorką w programie Oczywiście. You Can Dance. Ja sobie uzurpuję prawo do mówienia nasza.